trzy. Raz, dwa, dwa, trzy, trzy. Raz, dwa, trzy. Przody to przody. Owszem. Jest czas, większy spokój, większy luz, mniej stresu. No ale też odpowiedzialność za przody też. Ja jestem generalnie przodowym realizatorem, więc też tak, ale czuję... Wziąłeś deskę, którą miałeś dwa razy pod paluchami po kilka godzin i nie miałeś żadnego stresu, żeby skręcić monitory? Stres było, nie było? Stres miałem zanim miałem tą deskę w rękach, to tak. Bo nie wiedziałem, co mnie czeka, nie widziałem, obejrzałem sobie film promocyjny deski, obejrzałem sobie jakieś tutorialki krótkie, ale to praktycznie mogłem zobaczyć, jak to wygląda i co potrafi. No a stres miałem ewentualnie, zanim ją dotknąłem. Jak obejrzałem, myślę, że po godzinie szkolenia już wiedziałem, że nie będzie żadnych problemów, bo naprawdę bardzo wszystko jest pod ręką w tej desce. Zobaczyłem, że ma duże możliwości. Miałem praktycznie szkolenie 6-godzinne, takie z przerwą na kawę i tak dalej. W ciągu tych 6 godzin zdążyłem się nauczyć, jak ją skonfigurować, jak ją poprzepinać. Zdążyłem sobie zrobić scenę, opisać, powymyślać różne rzeczy, które by mi się mogły przydać podczas koncertu. Zrobiłem na niej tyle różnych rzeczy, których nawet potem nie wykorzystałem. Ale na zapas jakby akurat się mogło coś takiego przydać, też nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało. Następnego dnia mieliśmy praktycznie całodzienną, bo od 12 już praktycznie mieliśmy line check, sound check. Do wieczora mieliśmy próbę monitorową generalnie z muzykami. I tam zbudowaliśmy dokładnie to, co oni chcą mieć w uszach. Zostało to zapisane i z tego startowaliśmy przy pierwszym koncercie, który był następnego dnia, więc praktycznie miałem 2 dni do oswojenia się z deską. Ale teraz minął tydzień od tamtego koncertu i chciałem właśnie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Więc włączyłem tą deskę i się okazało, że pamiętam 90% tych informacji. Nie miałem żadnych pytań. I tak naprawdę wszystkie rzeczy, które robiłem odruchowo już, to dalej odruchowo robię. Czyli wiem, w którą stronę ręka leci, żeby sobie przełączyć tam coś i tak dalej. To już całkiem to jest ciekawie rozplanowane. Trzy największe zalety? Raz brzmienie, bo naprawdę jak sobie słucham ucho Kai, to aż tam bujam za mikserem. Naprawdę super to brzmi. Widziałem. To naprawdę to momentami to włosy na rękach stają dęba. Naprawdę to super brzmi ta deska. Zalety? Wszechstron. To była pierwsza. Druga, wszechstronność, bo kilka rzeczy można zrobić, znaczy wszystkie rzeczy można zrobić na kilka sposobów. Mam dostęp do na przykład stemy, o których rozmawialiście już z Tomkiem, Tomek ich nie używał. Ja na przykład użyłem i na początku wydawało mi się, znaczy zrobiłem sobie stemy, przygotowałem, wydawało mi się, że nie będą mi potrzebne, po czym okazało się, że próba monitorowa była bez kwartetu. Kwartet przyszedł dopiero na próbę w dniu koncertu. Miałem dla nich gotowe... Artyści. Nie będę przystawiał na przyczynami, dla których ich nie było. Ale miałem gotowe miksy bębnów, gitar, klawiszy, takie miksiki. Z tego im szybko zbudowałem miks. Dołożyłem do tego ich indywidualne instrumenty i od razu mieli gotowe. Tak samo... Warto powiedzieć, że stemy możesz komutować do auksów. Tak, stemy to są takie grupy. Tego nie ma. Normalnie. Takie grupy, ale jednak ich podstawową zaletą jest to, że można wysyłać do auksów, więc można sobie przygotowywać submiksy, z których można budować miksy. Coś w tym stylu. Tak samo dotyczy to też gościa. Na każdym koncercie jest inny gość. Dowiadujemy się o tym kilka dni wcześniej, kto będzie gościem. I dla tego gościa trzeba szybko zrobić miks. Zanim zrobię miks 48 śladów, to szybciej mi jest zrobić go z gotowych grupek. Aha. Trzecia zaleta. SSL to jest. ma bas kompresor. Nikt nie ma bas kompresora, takiego jak SSL. No. Waves. Ale Waves to jest tylko klon. Tutaj to są ojcowie bas. Waves, to tak samo można powiedzieć o Wavesach i o SSL-ach, jak chodzi o pluginy, te native'y, których się używa w studiu. Aha. Niby to jest to samo, SSL 4000 od Wavesa. Ma lepszą prasę. Waves ma dobrą prasę, ale Waves, no ja nie jestem jakimś mega fanem Wavesa. No a jak chodzi o to, jak ten stół brzmi, no to
użyłem tutaj właśnie w dwóch miejscach chyba z kompresorów. Miałem zamiar użyć jeszcze tych VHD emulatorów tak, nasycenia lampą albo transformatorem, ale nie przydały mi się. Nie uznałem za stosowne, żeby cokolwiek tu upiększać jeszcze. Tak. Trzy wady? Wady? Trochę z prędkością działania ekranu. To jest dla mnie najbardziej dotkliwa wada tego dużego ekranu. Ten mały ekran działa bez zarzutów. Czasami jak coś trzeba szybko zrobić, a na monitorze trzeba coś szybko zrobić, zareagować, bo na przykład dwóch muzyków jednocześnie o coś prosi, trzeba zrobić szybko jedną zmianę i drugą, żeby nikt nie czekał, to ja czasami muszę poczekać na ten ekran. Myślę, że może w kolejnych wersjach będzie zoptymalizowany i będzie to szybsza reakcja. Druga wada, brak takiej szybkiej izolacji kanałów, żeby móc jeden kanał uwolnić z przywoływania kolejnych cue, trzeba się nagrzebać mocno w automatyce i trzeba się na tym skupić, żeby naprawdę wybrać dokładnie to, co ma się przywołać, co się ma nie przywołać, nie można zaznaczyć tak szybciutko, żeby tak jak niektóre konkurencyjne stoły nie mają w ogóle opcji przywoływania lub poszczególnych elementów, tak tutaj to jest bardzo rozbudowane, a brakuje takiej jednej szybkiej akcji, żeby sobie zablokować dany kanał, który się nagle pojawił, a jest potrzebny przez cały koncert. To dotyczy sytuacji festiwalowych, koncertowych, kiedy ta deska pracuje dla wszystkich. W sytuacji naszej, kiedy to jeździ na nasze koncerty i my występujemy, to nie ma takiego problemu w ogóle. Zrobiłem sobie taką automatykę, że przywołuje mi się dokładnie to, co chcę. Gainy sterowane były z fochu. Gainy są sterowane z fochu. Ja mam kompensację. Dopóki nie ustaliliśmy na próbie nominalnych gainów, nie włączałem tej kompensacji. Kompensację włączyłem dopiero, kiedy już mieliśmy wszystko prawie że zrobione. I tak naprawdę, jak teraz już drugi koncert gramy z tą kompensacją, ja ją mam zapisaną w scenie, to w momencie, kiedy Tomek ustawi gainy dla siebie, ja praktycznie tymi trimami wracam na pozycję zero, bo po prostu to jest na tyle, że tak powiem, powtarzalna sytuacja, jak chodzi o... Generalnie my staramy się mieć podobne mikrofony. Muzycy są ci sami, instrumenty są te same, więc poziomy się w miarę zgadzają. Więc ja tam plus minus parę decybeli ruszam tymi trimami, ale generalnie staram się wrócić na zero. Trzecia wada? Trzecia wada? No musiałbym się bardzo zastanowić, żeby znaleźć coś. To przyczepię się do podświetlenia konsoli. To jest w momencie, kiedy bardzo błyskają światło. Jak chodzi o jasność ekranu, jest bardzo w porządku. Jak chodzi o jasność podświetlenia przycisków, można sobie wzrok uszkodzić. Tak. W pełnym słońcu, co na przykład... W pełnym słońcu sprawdzałem i działa. No właśnie. W pełnym słońcu, jak konkurencja czasami... No, miałem raz okazję zagrać całą próbę takiego koncertu od 11 w lecie, a jeszcze nie był rozłożony namiot, to nie wiedziałem. Musiałem sobie zakładać koszulkę na głowę, żeby cokolwiek widzieć na ekranie czy na desce. Tutaj w ogóle nie ma tego problemu. W drugą stronę jest trochę nieczytelnie. W momencie, kiedy jest ciemno na scenie albo błyska światło, to ta listwa podświetlająca jest, nie wiem, czy jest pod złym kątem, czy jest troszkę po prostu za ciemna. W każdym razie na przykład tych tutaj nadruków białych momentami nie widać. A czasami wolałbym widzieć, w jakich pozycjach mam suwaki. Nie tylko same suwaki, ale też skalę na przykład. Mhm. I ta skala jest wtedy trochę nieczytelna. Sprawdzałeś korektę fazy? Nie miałem jeszcze okazji sprawdzić korekty fazy. Gramy tylko na uszach i praktycznie u wszystkich to się zgadza, nikomu nic nie dudniło, nikt nie miał problemów z nieczytelnością własnego instrumentu, a można by to ewentualnie potestować, ale nie było jeszcze czasu na to. Gdybyś miał wybierać stół jakikolwiek, ever jakikolwiek? Tak. Myślę, że to nie byłby taki prosty wybór, bo to zależy do czego bym go zastosował. No, generalnie to narzędzia są różne, wszystkie narzędzia spełniają swoją funkcję podstawową. Do różnych celów bym różne narzędzia wybrał. No, jak chodziłoby o stabilność, jest firma, która słynie ze stabilności. Jak chodzi o brzmienie, to są co najmniej dwie firmy, które brzmienie mają niezawodne. No, Czy SSL jest stabilny? Jest stabilny.
Nie zdarzyło mi się, poza jakimiś tam drobiazgami, jak chodzi o wyświetlanie, które już są obiecane w poprawkach softowych. To tylko, nie, że można zresetować warstwę użytkową tak, bez wpływu na brzmienie. Dokładnie. Ile ale to trwa? Resetowanie? Momencik. To jest tylko odświeżenie szybciutkie. Mhm. Ale jednak jest to, może się to pojawić jako uciążliwość delikatna, jak coś trzeba szybko zrobić. To nie jest jakiś bardzo duży mankament, nie ma żadnych problemów ze stabilnością jak na razie. Połączenie światłowodowe? Połączenie światłowodowe jest super. Bardzo ten światłowód jest bardzo elastyczny, leciutki. Jak zobaczyłem ten bęben, a kojarzą mi się takie bębny z bębnami elektrycznymi, to starałem się zebrać dużo sił, żeby go podnieść i zobaczyłem, że on jest prawie leciutki. Zupełnie leciutki. No, w możliwości tego światłowodu, to ile kanałów może przesłać, w jakich częstotliwościach, są powalające. To też jak te deski się ze sobą widzą, ze stageboxem, my używamy dwóch stageboxów jako głównych, plus ja mam jeszcze stagebox przypięty przez MADI, przez który wysyłam uszy, a tych uszy mam 25 wylotów. Tam jest 15 osób na scenie. No, jest 48 kanałów przychodzących i 25 wychodzących, 15 osób. Więc no, a na stole używam jeszcze tych stemów, więc to dodatkowy processing, jest co ogarniać naprawdę. Jak widziałem, to miałeś dosyć zapchaną deskę już. Tak, no zobacz. Na 144 kanały, 104 były. Ciekawe jak się zachowuje, no ona się bardzo dobrze zachowywała przy tej ilości. Ciekawe jak się zachowuje, jak jest do pełna zapchana. No nie, tym razem się nie udaje zapchać, nie będę to sprawdzał, ale no sporo. No, ona, jakby co to mi daj znać. Ona pracuje, trzeba pamiętać, że ona pracuje w 96 kHz, w 24 bitach. To jest sporo przy takiej ilości kanałów. To jest 48 kanałów wejściowych. To jest tam chyba 7 stereofonicznych miksów, 9 monofonicznych miksów i stemy. 12 stemów. Używam efektów w stemach, używam 4 efekty na monitorze różne i 8 stemów. Jest tych. Jest co ogarniać. No, dokładnie. Dobra. Dzięki. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy.